troszkę, ale dosłownie niedużo mieliśmy jakby odsunięć od planu. W tym meczu dużo, dużo lepiej funkcjonowała konsekwencja w ataku i w obronie. Natomiast na pewno to będziemy się starać poprawić. Rzeczywiście jest trochę niesmaczne, że znowu gdzieś tam uciekła nam przewaga, no ale cóż, już mamy kolejną lekcję, że trzeba do samego końca bardzo uważnie grać, bo w piłce ręcznej można szybko stracić kilka bramek. Graliśmy przede wszystkim dobrze w obronie i to była nasza baza. W tym momencie w ataku pozycyjnym popełniliśmy po prostu kilka bardzo prostych błędów. Dostaliśmy łatwe kontry. Drużyna gospodarzy wyszła na dwu czy cztero, za chwilę cztero bramkowe prowadzenie i nie byliśmy w stanie już tutaj tej różnicy zniwelować. Dzisiaj jest 3 punkty, play jest niedobrze, to jest niedobrze, tak detalia in play jest katastrofa. We know 5-1 obrona albo 3-0 obrona, we know. Chcieliście dwa bramki, atak jest dobre, also a lot of save, bramkarz don't hit the goal, so I'm happy that we win, but this was no good game for us. Mamy bardzo trudny terminarz, bo i Puławy na wyjeździe, i Kielce u siebie, i Górnik na wyjeździe, to jest dla nas bardzo trudny terminarz, ale jeszcze jest bardzo dużo grania, a no u nas nikt nie zapowiadał walki o medale, więc po prostu jesteśmy w dużej przebudowie, walczymy o jak największą ilość punktów. Teraz mamy bardzo trudny mecz u siebie z Tarnowem, zresztą wszystkie są trudne. Tutaj musimy po prostu zagrać lepiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.